Rafał Ziemkiewicz, witam Państwa serdecznie w saloniku politycznym Telewizji Republika. Dzisiaj są ze mną Zuzanna Dąbrowska, Stanisław Janecki i Joanna Miziołek. Wersja oficjalna wydarzenia minionego tygodnia jest taka, że z góry było zaplanowane, że minister skarbu rozwiązuje Ministerstwo Skarbu, więc właśnie wykonał te prace, sprawdził się, odniósł same sukcesy, wszyscy są zadowoleni i jest wycofywany na z góry upatrzone pozycje, na razie jeszcze nie wiadomo jakie. No to tak z obowiązku powiedziałem, wersja oficjalna dymisji ministra skarbu, natomiast źli ludzie, nie wiem czy nie okaże się, że my też do nich należymy, nie wierzą w tę wersję i mówią, że Ministerstwo Skarbu tak powiem, zawiodło oczekiwania prezesa i elektoratu, w związku z czym potrzebna była tam zmiana. No bo to jest taka dymisja, rozumiem, przez to, że tak dobrze pracował i nie mógł zostać jeszcze... Tak dobrze pracował, bo miał za zadanie zlikwidować ministerstwo. Ale jeszcze go nie zlikwidował. W zasadzie nie zlikwidował. No tak, jeszcze do końca roku tak naprawdę miał na to czas, a teraz minister Kowalczyk, który przejmuje to koordynowanie likwidacji Ministerstwa Skarbu, jakby zabiera jego zajęcie. No oczywiste jest, że Jarosław Kaczyński, już podejmując decyzję o tym, że odchodzi z Komitetu Politycznego, Dawid Jackiewicz zdecydował, że tak samo odejdzie z rządu. No, były tam dosyć mocne kontrowersje w ogóle w samej partii na temat ludzi, których nominował Dawid Jackiewicz, między innymi dlatego, że oni nie byli z partii, tylko to byli koledzy Dawida Jackiewicza. Więc to był, mam wrażenie, że taki jeden kluczowy powód też, bo dużo ludzi chodziło do prezesa i mówiło, tutaj kolejny kolega Dawida, tam kolejny kolega Dawida, a my co? Z drugiej strony też oczywiście ten sam Jarosław Kaczyński, który mówił o tym wypalaniu żelazem tych wszystkich nieprawidłowości, on też rzucił o tym, że nie może... Tak, i też rzucił o tym, że nie może być tak, że złe postacie są zastępowane przez kolejne złe postacie, czyli on mimo wszystko widział, co się dzieje w tych spółkach Skarbu Państwa. Ja też przez pewien czas byłam zaskoczona, że on sobie tak lekką ręką, Jarosław Kaczyński, na to pozwala. To znaczy pozwala na to, że różne doniesienia medialne pokazują, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa i on tego nie do końca dokontroluje. No właśnie, ale to jest dziwne o tyle, że mówi się o Jarosławie Kaczyńskim, że jest wszechwładny w Prawie i Sprawiedliwości, że chce na Nowogrodzkiej sam podejmować wszystkie decyzje, że wszystkie ważniejsze nominacje w mediach i w spółkach Skarbu Państwa innych przechodzą przez gabinet prezesa, a sytuacja z ministrem Jackiewiczem pokazuje, że nie, że jest możliwa autonomia wobec prezesa, że można samemu decyzję podejmować i potem się płaci rachunek zbiorczy za wszystko. Czyli, że jest możliwe, prywatną ale do kartą czasu. Kredytową. No tak, oczywiście, że Jackiewicz został zdjęty przed czasem i za karę. To jest, to widać gołym okiem, ale też dla mnie on jest dowodem w ogóle takiej słabej dosyć polityki kadrowej tego obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo Dawid Jackiewicz od lat był bardzo kontrowersyjną postacią, ma bardzo wiele za uszami, włącznie z bardzo niejasną historią z Wrocławia, kiedy trzeba tak powiedzieć, sąd uznał, że w obronie własnej, ale jednak zabił człowieka, więc to są rzeczy takie, które powinny przynajmniej dać do myślenia, czy na pewno jest to najlepsza postać na takim stanowisku. Nie wiem, tej sprawy wrocławskiej się nie czepiał, bo to w sumie jest zupełnie inna historia, która mogła się przydarzyć każdemu. Ale rzeczywiście jakieś tam kontrowersje wokół tej kandydatury były, jeśli pamiętam, od razu przy ogłaszaniu składu rządu. Znaczy ja nie znam braku kontrowersji przy Ministerstwie Skarbu od niepamiętnych czasów, a szczególnie od Aleksandra Grada, ministra w rządzie Platformy Za poprzedniego PiSu pamiętam, że Kazimierz Marcinkiewicz tam nominował człowieka, którego nazwisko mi umknęło i też został po krótkim czasie zdjęty, albowiem okazał się powiązany z rynkami finansowymi. Z rynkami to by było pół biedy. Taka była argumentacja prezesa wtedy. Zawsze tam jest jakiś układ koleżeński. Cały problem z Ministerstwem Skarbu i z tymi spółkami, no bo powiedzmy sobie szczerze, jest około 45 spółek Skarbu Państwa z większościowym udziałem państwa, czyli przekraczającym 50%. Ale takie wielkie spółki jak Orlen 27,5%, PZU 35% są mniejszościowym udziałem, ale oczywiście jest pakiet kontrolny i tych jest kilkaset takich ważnych, dlatego to jest ale tak te duże istotne. Spółki jeszcze mają te swoje spółki tak, zależne jest, i tam są też zarządy i rady, na tego jest naprawdę bardzo do dużo. Do czego zmierzam? To jest taki układ, w którym
wszyscy w rządzie próbują powiedzieć, że są silni i próbują wcisnąć swoich ludzi do tych spółek. Minister skarbu to jest tylko jeden z elementów tych wciskających swoich ludzi. I te słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, żeby sprawdzać, kto się na niego powołuje, dotyczyły dokładnie spółek Skarbu Państwa, bo tam przychodzili ludzie mówiąc, że mają glejt od prezesa i powinni być w różnych zarządach, radach nadzorczych i tak dalej. I jeśli się tego nie sprawdza na tym poziomie, a to jest trudne jednak, bo pewne ryzyko się z tym wiąże, to się doprowadza do pata. I ten pat był także za czasów Donalda Tuska, bo wszyscy się powoływali na Donalda Tuska, że on ich tam uprawomocnił, co oczywiście też w wielu wypadkach nie było prawdą. I dlatego w tych spółkach dochodzi do takich sytuacji, do jakich dochodzi, czyli że są koledzy, są dziwni ludzie, i są dziwne związki. Natomiast co z tym można zrobić? No, natura ludzka jest jaka jest, wszyscy ją znamy. I jeśli oni się nie boją, to robią co chcą. A czego się boją? Boją się CBA. I oczywiście CBA wkroczyło do akcji znacznie wcześniej niż się teraz mówi. I przygląda się, ale to oczywiście musi trwać, bo zbieranie dowodów trwa. W CBA pracuje 880 funkcjonariuszy, z tego ze 150 jest administracyjnych, więc to nie jest też takie proste. Tak, ale grozi nam sytuacja, w której te wszystkie spółki zostaną przeniesione pod na przykład, żeby było spektakularnie, bezpośredni, no może nie wszystkie, bezpośredni nadzór Mateusza Morawieckiego, w końcu wielkiej postaci, który będzie tu pilnował, zostaną się tam schowane w bocznej szufladzie, no bo co to jest te spółki dla takiego wielkiego Ministerstwa Rozwoju i w ogóle dla całej gospodarki? To jest przecież nic i w ogóle nic już nie będziemy wiedzieć, nie będzie to na widoku, na widelcu, bo jeżeli jest Ministerstwo Skarbu, to cała rzecz jest do zobaczenia w swojej niezwykłej urodzie i tu się zgadzam, że już od lat. A może odwrotnie. Bo dopiero będą widoczne, zauważ jedną rzecz. Ja badałem spółki Skarbu Państwa za drugiej kadencji Tuska. Co się tam dzieje takiego? I otóż co się działo? Wynajmowano bardzo drogie kancelarie prawnicze, które miały uzasadnić wszystkie przekręty, które robiono w tych spółkach i jest masa dokumentacji, która wskazuje na to, co tam się działo patologicznego. Wystarczy to zanalizować i pokazać. I nie jest tak, wystarczy po prostu nie wynajmować tych kancelarii albo, bo służby, jak sądzę, to robią, mieć wtyki w różnych takich miejscach, także w tych kancelariach. Niech się oburzają, ale tak służby działają, żeby wiedzieć, gdzie się te patologie tworzą. I czy to będzie w spółkach Skarbu Państwa, czy w Ministerstwie Skarbu Państwa, czy w Ministerstwie Rozwoju, to jest wszystko jedno. Ale byleby ktoś miał oko jedno na te wszystkie procesy. Zakładając, że tak jak Zuzanna mówi, chodziłoby o ukrycie spółek Skarbu Państwa w wielkim ministerstwie, to się chyba też nie może udać, dlatego że opozycja, mam takie wrażenie, w tym tygodniu pierwszy raz krew poczuła, to znaczy pierwszy raz pisowską, bo pierwszy raz wyszła z tej niemożności, no bo co tu jeszcze za jeden marsz jeszcze i nie wiem, i niech pani Holland przemówi, albo może na Normana Davisa ściągnąć, to on z Ameryki, znaczy z Anglii. To w obronie dyrektora Mieszkowskiego. No to coś, to wszystko wiemy, jaki miało skutek. Natomiast taka akcja, prawda, wrzucania do internetu kolejnych różnych ludzi, a ten pan, prawda, trzy klasy przysłowiowe i czwarty korytarz jest znajomym tego, a tego i jest w radzie nadzorczej spółki jakiejś, no tego mamy w tej chwili dość dużo, to jest coś, co rzeczywiście jest w stanie Polaków wstrząsnąć. Też trzeba umieć nimi robić, nie? I trzeba mieć informacje. I do tego potrzebna jest profesjonalna opozycja. To wychodzi różnie, lepiej lub gorzej. Do tej pory moim zdaniem w ogóle nie wychodziło. Tak samo zresztą, jak PiS-owi nie wychodziło wskazywanie tego, co w poprzednich latach działo się w spółkach Skarbu Państwa, nad czym jak... Tak samo zresztą, jak Platformie przez 4-8 lat nie wychodziło, znaczy znalezienie wskazania. Mam zaufanie do mediów jako instancji krytycznej, ale wiele mediów jest uzależnionych od reklamodawców, od różnych rzeczy, sprzeczne interesy, więc powtarzam, strach przed CBA.
I to, że to CBA będzie się zajmować także swoimi, co jest dla mnie oczywiste. Sprawdza się wizja kodu, bo się że Jarosław Kaczyński będzie rządził strachem, tylko nie. Że strasząc swoich. Nic innego nie działa. Trochę tak to wygląda. Natomiast ja się zgodzę z Zuzanną co do tego wrzucenia do Mateusza Morawieckiego tych wszystkich spółek Skarbu Państwa. No szczególnie, że już teraz tam była walka o PZU, tam były walki między tymi frakcjami. Znaczy między ministrami. Między ministrami. Tak, bo się wyraziło, że o PZU była ostra wojna między Jackiewiczem a Morawieckim. Natomiast też te spółki Skarbu Państwa, które przejął de facto jakby Morawiecki i jego ludzie, też notowały słabe wyniki finansowe. To znaczy ja doszukiwałabym się też takich merytorycznych powodów dymisji ministra Jackiewicza. No to portal Money.pl wyliczył, że na 14 tych dużych spółek 10 zanotowało gorsze wyniki finansowe. Znaczy, czyli te wszystkie wymiany prezesów spółek spowodowały to, że było coraz gorzej. No oczywiście, no też... PZU na przykład zaangażowane w wykup banków, w operacje z kredyt, Boże, jak się ci Włosi nazywają? UniCredit. Powoduje, że spada wartość akcji, no bo ryzyko. Musi przeanalizować, określić odpowiedzialność, określić to, czy to jest działanie na szkodę spółki, czy planowe działanie zmniejszenia, nie wiem, obrotu w innych sferach, czy aktywów, które się posiada wolne, dlatego że instytucja angażuje się w coś, co jest elementem polityki przemysłowej czy gospodarczej państwa, tak? Wiadomo, no jeżeli jest plan, nie wiem, konsolidacji, przecież i Tusk miał takie pomysły i PiS notorycznie, że teraz robimy wielką grupę, działamy razem, synergia, wszyscy, instytucje finansowe, gospodarcze, no to wiadomo, że to rzutuje na bieżące wyniki w jakimś tam danym kwartale. Pieniądze trzeba związać, w coś je włożyć, poczekać. Wszystko okej, tylko ktoś, i to jest, zawsze tak mi się wydawało, że to powinna być rola ministra skarbu, musi to umieć zanalizować, musi to umieć nazwać, że proszę bardzo, taka spółka miała gorszy wynik, ale proszę bardzo, to i to. Tego mi brakuje. No, my pewnych rzeczy, tego mi brakuje. Widzimy tylko te cyferki na... No dobrze, ale nie może tak być. To są spółki publiczne, spółki Skarbu Państwa. Ja nie mówię, żeby to jakieś tajne elementy strategii kupowania pól naftowych w Kuwejcie zdradzać, tak? Tylko mówię o tym, żebyśmy nie byli skazani wyłącznie na te plusiki, minusiki na giełdzie, z których nikt nic nie rozumie, bo wiadomo, że one tak naprawdę wcale nie mówią wszystkiego o gospodarce. Nie, ale to przecież Donald Tusk z tym, co to Bartłomiej Sienkiewicz malowniczo nazwał, nie będę powtarzał ja. Polskie inwestycje rozwojowe. To przecież wszystkim o to chodzi, żeby powstała maszyna finansowa, bo te spółki mają kapitał, mają aktywa i mają zdolność lewarowania, czyli zaciągania kredytów pod ten majątek i pod te aktywa. One mają zresztą zyski, spore zyski. W KGHM na przykład jest duża poprawa, jest duży skok, jeśli chodzi o wartość akcji, chyba ponad 3 miliardy, albo w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która była takim problemem, to też jest jedna z tych czterech, o których mówiłaś, która idzie w górę. I chodzi o to, żeby te pieniądze pracowały na ten skok gospodarczy, bo po co Morawiecki jest? Dla tego skoku. No, jeśli to będą udzielne księstwa, że PGE będzie robiło swoje, a co najwyżej Donald Tusk zmusi ich do inwestowania w elektrownię Opole i każdy inny taki podmiot będzie robił swoje, to nic z tego nie będzie. Jeśli rzeczywiście zmusi się je do takiego wspólnego działania, to jest powtórzenie drogi koreańskiej. Przecież my tu nic nie wymyślamy. Dokładnie to samo robiono w Korei Południowej. Nie tylko koreańskiej, bardzo przepraszam, ale gospodarka planowa jest właściwa latom 70. Dogadałby się pan redaktor zupełnie spokojnie z pierwszym sekretarzem Edwardem Gierkiem. I żeby była jasność... Nie rozumiał z tego. Rozumiał, że właśnie trzeba tak. I tyle, ja nie mówię, że więcej. I przerwijmy na tym Gierku, bo czas na krótką przerwę, po której zaraz do rozmowy wrócimy. Rafał Ziemkiewicz, witam ponownie. Przypomnę, dzisiaj w saloniku politycznym Telewizji Republika Zuzanna Dąbrowska, Stanisław Janecki i Joanna Miziołek. A pierwszą część naszej rozmowy poświęciliśmy dymisji Dawida Jackiewicza. Przedwczesnej, wbrew oficjalnej wersji, bo do końca roku miało Ministerstwo Skarbu funkcjonować i myślę, że jeszcze tematu nie wyczerpaliśmy. 66 spółek Skarbu Państwa, powiedział Mariusz Kamiński, szef CBA, jest pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zasugerował, że dotyczy to nie tylko sprawdzania, co działo się tam
zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ale przede wszystkim sprawdzania tego, co się tam dzieje teraz. I mogę się zgodzić z tym, co Staszek mówił w pierwszej części programu, że trzeba strachem, tak powiem, oddziaływać na ludzi, którzy się na tych stołkach znaleźli, żeby się za dobrze nie poczuli. Ale zastanawiam się, jak to działa na wizerunek PiS-u, bo przecież no znowu jakby po roku powtarza się taka sytuacja jak z poprzednich rządów, czyli że PiS łapie sam siebie, tylko wtedy można powiedzieć łapał Lepera, no to jeszcze Leper był koalicjantem, a teraz już nie ma koalicjanta, więc no jak już Potańskiego łapie się za własną rękę. Nie, ja mam wrażenie, że było za dużo spokoju, to znaczy wyszło 500+, kot trochę ucichł, więc już nie było o co walczyć, więc PiS znowu zaczął walczyć sam ze sobą. I to jest ta największa pułapka dla PiS-u. Znaczy to, co kiedyś powiedział Donald Tusk, w sumie miał rację, tak, że przegrać można ze sobą. Mam wrażenie, że PiS cały czas będzie szukał tego wewnętrznego wroga, bo jak do tej pory szło im bardzo dobrze. To znaczy z jednej strony mieli naprawdę słabą opozycję w postaci Nowoczesnej, Ale nadal ją mają. Chyba, i dodatkowo... Chyba, że ktoś uważa, że ten nowy program z Nowoczesnej de facto socjalny, a taki raczej dla każdego coś miłego, zmieni sytuację. Nadal ją mają. Dodatkowo jeszcze Platforma, która ma teraz tarapaty związane z aferą reprywatyzacyjną, jest w ogóle już teraz w dużym problemie, więc wydawać by się mogło, PiS rośnie w siłę, nie przejmuje się swoimi oponentami, natomiast no właśnie nie radzi sobie z tą sytuacją. Zamiast wykorzystać to, co jest teraz, tak, rozgrzewać cały czas sytuację chociażby Hanny Gronkiewicz-Waltz, powołać komisję śledczą, bo to jest akurat pewnie bardziej gorącym tematem dla ludzi niż afera Amber Gold, która już jest totalnymi takimi, mam wrażenie, jednak odgrzewanymi kotletami, ludzie tego nie czują. A ta warszawka mimo wszystko odczuwa aferę prywatyzacyjną. Też słuchałam jednej audycji w radiu wczoraj i rzeczywiście dzwonili ludzie, którzy mieli realne przypadki tych afer właśnie w Warszawie. Znaczy mówili o tym, o tych działkach. Byli tym dotknięci. Tak, i ludzie rzeczywiście tym żyją. Ja mam wrażenie, że PiS nie wykorzystuje swojej szansy, słabości opozycji zupełnie. Natomiast sam sobie podgrzewa własne afery. A może to jest uderzenie uprzedzające? Może właśnie chce rozbroić bomby, które w tych spółkach Skarbu Państwa siłą rzeczy tykają? Bo tam zawsze tak są. Nie było władzy, która by nie miała tam... To by nie dopuścił do tego, żeby członek władz Prawa i Sprawiedliwości najpierw ją tam sam starannie podłożył. Nie, to ja nie wierzę w takie cuda. Patrzę na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Patrzę na to, jak tłumaczy różne rzeczy. Na przykład jak tłumaczy to, że szef gabinetu politycznego ministra Antoniego Macierewicza ma licencjat tylko i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że nie. Że Macierewicz jest wewnętrzną, osobną partią w PiS-ie, na którą PiS tak do końca nie ma wpływu. Takie też mam wrażenie, oczywiście. Niemniej, no jeżeli chcieć być rygorystycznym, to jednak należałoby coś z tą sytuacją zrobić. I biedna pani premier wypowiada się, że dokładnie było to tak, że to minister... rozmawiała na ten temat z ministrem Macierewiczem. A co będzie? A nie wiadomo. No ale i to minister transportu czy infrastruktury pokazał, że uzupełnienie wykształcenia nie jest takie nie trudne. Jest potrzebne. Tak, oczywiście. I przy zatrudnianiu też minister infrastruktury różne tego typu rzeczy robił. Więc ja nie wierzę, że tutaj zaszła taka sytuacja, że kierownictwo PiS powzięło straszliwą wiedzę o tym, że coś jest nie tak, bo tak wyszło, bo ktoś zdradził, bo ktoś się okazał nieuczciwy i przystąpiło do akcji. Nie, to jest element systemu. Jest to element polityki, a tajemnica tego, że to akurat się dzieje teraz, jest taka, że przy słabości opozycji w polityce przez chwilę nie ma ofiar, a polityka bez ofiar nie istnieje i bez konfliktu, i bez krwi. I jeżeli rzeczywiście nie ma jej między partiami, to są wewnątrz partii. W tym sensie nie ma znaczenia, czy ścigano kiedyś za korupcję Lepera i jego ludzi, czy teraz ściga się własnych, bo to jest jakby to samo ciało. Ale ono się zjada. Ale przyznajmy, że przynajmniej PiS pokazuje tak, my nie będziemy pozwalać. Nawet jeżeli tutaj te lepkie sieci, o których prezes Kaczyński mówił, ja co prawda też uważam, że te lepkie sieci są częścią systemu, a nie lepszych czy gorszych nominacji, i tutaj jawi mi się prezes Kaczyński jak Hobbit Bilbo, który właśnie z lepkimi sieciami pajęczymi walczył, cały się w tym zaplątał, może biegać dookoła z mieczem i je próbować obcinać, ale tego się nie da zrobić, chyba że się jakoś generalnie przebuduje system, no, na co woli politycznej nie ma.
Kasiarz Henryk Quinto mówił, dlaczego my obrabiamy te banki? Bo tam są pieniądze. Dlaczego dzieją się patologie w spółkach Skarbu Państwa? Bo tam są pieniądze. I ten system działa niezależnie od tego, kto rządzi, i jest kwestią tego, jak władza traktuje te patologie. Czy na ile jest pobłażliwa dla swoich Przypomnę tylko, ludzi. Że Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w 2006 roku nie po to, żeby sprawdzać poprzedników, tylko żeby swoi się bali i nie robili tych przekrętów, które robili nie swoi. I taka była idea funkcjonowania i też swoimi się zajmowano. Przypomnę też, że... Przepraszam, ale 10 lat minęło, a zjawisko się nie zmniejszyło. Minęło, no bo 8 lat ktoś inny rządził jednak. Minęło 8 miesięcy, rok, zanim najważniejsze sprawy typu Beata Sawicka, Ministerstwo Sportu zostały ujawnione. W związku z tym to trochę musi trwać. Nie jest tak, że służby się temu nie przyglądają, bo się przyglądają, tylko oczywiście musi minąć ileś czasu, żeby... A agent Tomek może coś powiedzieć o tym, ile czasu zebrać, musi minąć żeby to zaproszenie dowody. Kobiety na ławkę. Spokojnie, spokojnie. To zależy od tego, jakie się ma gadane. Tak, druga rzecz. Pamiętajmy, że także w spółkach Skarbu Państwa są agenci. No, nie czarujmy się. Głównie ABW, ale też Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I przecież nie przychodzą do gabinetów i nie mówią, pokażcie nam kwity. To się nazywa na etacie niejawnym. Otóż to my tam sobie to wszystko wyciągniemy. To też musi chwilę potrwać. I można, ja bym się chętnie zgłosiła, bo to rewelacyjna praca musi być. I można traktować to wszystko tak, jak traktowano za czasów Pawła Wojtunika. Ja tylko przypomnę, napisałem taki tekst, który ukaże się w poniedziałek najbliższy, więc nie będę wielu szczegółów zdradzał o tym, o czym rozmawiamy. Natomiast Paweł Wojtunik zainteresował się sprawami, w których przewijali się politycy Platformy Obywatelskiej i PSL-u kiedy? 25 maja 2015 roku. Dlaczego ta data? Bo 24 maja Andrzej Duda wygrał w drugiej turze wybory prezydenckie i było jasne dla służb, że zmienia się konfiguracja władzy, więc wyciągnięto z szuflad sprawy, które przez lata były ukrywane, żeby dokopać także tym, którym powinno się dokopywać na bieżąco. Więc ja mam znacznie lepszy osąd tego, jak te służby, przynajmniej wtedy, kiedy Mariusz Kamiński tam jest, zajmują się kontrolą tych ludzi i że trzeba ich kontrolować właśnie dlatego, że spółki Skarbu Państwa są królestwami, które nie podlegają, mają własną logikę, dynamikę i własne mechanizmy korupcyjne. Ale na podstawie taka dobra opinia, co CBA do tej pory zrobiło w spółkach Skarbu Państwa? Bo odpowiedzialność polityczną poniósł minister skarbu. Okej, i to była decyzja, powiedzmy, pani premier. A CBA co zrobiło takiego, że możemy być dumni i bladzi? Spokojnie. Mam poczekać. CBA zbiera dowody, ale potem przetwarza to prokuratura. Prokuratura, która też ma swoje niewydolność. Nadzieje Staszka biorą się z tego, że CBA działa, a nie czeka na wygrane wybory i żeby wtedy dopiero wyjąć papiery. Bo ja nie mówię, że nie. Nie dość, że nie działa, to wkrótce przekonacie się państwo, że te efekty są. A ja mam takie wrażenie, że w tym tygodniu też straszny cios wizerunkowy PiS otrzymał. Nie wiem, czy inni też tak to odbierają, ale jak ja oglądałem konferencję, na której Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze punkt po punkcie opisywało przewały tak zwanej reprywatyzacji w Warszawie, nie mając żadnego CBA, nie mając żadnego NIK-u, prokuratury, nie mając żadnych uprawnień śledczych, możliwości uwodzenia celebrytek zaangażowanych w proceder czy kogo tam, tylko po prostu przez zgromadzenie metodą Roberta Saviano, który tak napisał genialną książkę o mafii Gomorra, przypomnę. Przez zgromadzenie rzeczy, które w sumie są jawne, no tylko trzeba mnóstwo wysiłku zużyć, aby je pozbierać. Nazwiska, przewijające się w kolejnych aktach. W ogóle nie jest potrzebny wysiłek. To wszystko jest spisane. Można się przejechać na ulicę Tarczyńską na Pradze Południe, na przykład do Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Tu przeczytać. Ja bym nie lekceważył wysiłku, który w to został ułożony, czy to miasto jest nasze, skorzystało tak, może z innych. Zuzanna przypomniała Piotra Ikonowicza, który rzeczywiście dobrą robotę w tej sprawie. Nie, ale miasto jest nasze też, bo chodzi o to, że ale... po prostu tak wiele ludzi chce
przyjść do kogokolwiek w Warszawie i chciało, takich jak organizacje pozarządowe, polityczne, tym, i powiedzieć: panie, zrobili mi krzywdę, że nie ma żadnego wysiłku w tym, żeby do tego dotrzeć, gdyby się tylko chciało. Ja dążę do tego, że narzuca się pytanie, jeżeli widzi się na przykład taką konferencję, jak to, co zrobiła Miasto jest nasze. No dobrze, dlaczego, jeżeli ten układ funkcjonował od tylu lat, oczywiście wszyscy się wykazali obojętnością, no ale partia ta, która stale mówiła o układzie, tego układu nie widziała. Mając CBA, mając prokuratury, mając wszystkie, przyszło paru zakręconych społeczników i oni wywlekają rzeczy, których agent Tomek nigdy nie wytropił. Ale moim zdaniem o wiele lepiej się stało, że to robią właśnie ci społecznicy. To znaczy i tak Hanna Gronkiewicz-Waltz stara się tą sprawę warszawską pokazać jako wojnę z PiS-em. To znaczy ona mówi o panu Śpiewaku, że jest cynglem pisowskim, mówi tak o Guziale, więc... Nie, no wszyscy, Kukiz też jest cynglem pisowskim, że trochę, wiadomo, żeby... optyka Platformy jest taka, że każdy, kto z nimi nie jest w układzie, jest z PiS-u, no ale... Więc żeby było to wiarygodne, że to nie jest tylko walka polityczna, to bardzo dobrze, że zajmują się jednak tacy ludzie tym. Znaczy ja też się sama dziwiłam, bo mieliśmy rozmowę z Piotrem Guziałem, która będzie w poniedziałek, i on, my jego też pytaliśmy, dlaczego w 2013 roku on w ogóle nie podejmował tej sprawy, dlaczego się nie interesował sprawą reprywatyzacyjną, tylko interesował się tym, że bilety będą droższe, że opłaty za śmieci będą większe. No czemu on nie podejmował tej ważnej sprawy? On mówi, że to są bardzo skomplikowane rzeczy, które też mogą się wtedy rozbić właśnie o sprawy sądowe, więc on się nie chciał w to aż tak mieszać. Natomiast mnie to też zastanawia, skoro tyle lat się to działo, skoro... Dzieje nadal, bo nie została reprywatyzacja zatrzymana. Dlaczego nikt tego tematu nie podjął? No, znaczy Prawo i Sprawiedliwość teraz wykorzystało swoją władzę. To znaczy wcześniej już od kilku miesięcy zresztą Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła, że jesienią przyjdą po nią i ona się stanie tą pierwszą ofiarą PiS-u i zaczną się też zamknięcia, jak rozumiem, że ona sama się spodziewała tego, że ją zamkną. Mówiła tak bodajże w Dzienniku Gazecie Prawnej. Więc Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało to, że teraz ma aparat do tego. No kiedy miało to wykorzystywać wcześniej? Ale jakoś nie zamknęli. Ja się zgadzam, że to dla sprawy może jest i lepiej, że to robi Śpiewak, a nie Sasin, dajmy na to, taką konferencję. Natomiast dla PiS-u jest to niewątpliwie gorzej. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste tutaj. Z powodów prawnych. Jeśli robi to partia rządząca, to natychmiast rozpoczną się procesy. Przecież tam są bardzo bystrzy prawnicy, adwokaci, i przegranie, a ile już było w przeszłości procesów przegranych z powodu przesadnego mówienia. Zresztą Jan Śpiewak też jest straszony już przez tych prawników, którzy tam się pojawili na tej jego grafice, że go puszczą z torbami i pójdą do sądu. I wtedy te procesy podważyłyby oczywiście wiarygodność różnych zarzutów. To jest jedno. Lenistwo polityków to jest jedna rzecz, ale też ostrożność z takich powodów i doświadczenia w przeszłości to jest rzecz druga. A trzecia rzecz, o której też piszę w tekście, który się ukaże. Przepraszam, że tak się... Reklamujesz. Ale nie mówię gdzie, więc sprawa jest prosta. Że to nie jest tak, że CBA się tym nie interesuje. Interesuje się, i to od kilku miesięcy. I te rzeczy też są zbierane i sprawdzane. Ale to trwa 26 lat, a nie kilka miesięcy. To trzeba widzieć szerzej. Ale ktoś rządził wcześniej, tak? No tak, wszyscy po kolei, równo. Z różnymi większościami w Radzie Warszawy, z różnymi rządami. Nikt nie oczekiwał od Tuska czy Piskorskiego, czy nie mówiąc o rządach Kwaśniewskiego, rozbijania układów postkomunistycznych. Przede wszystkim to PiS je obiecywał. Bardzo kiepsko jest mieć za dobrą pamięć. Kiedyś zajmowałam się Warszawą bardzo dużo, w latach 90. I sprawa reprywatyzacji była już tak wtedy oczywista dla wszystkich, że jak się wchodziło do gabinetu jakiegoś polityka, nie wiem, posła warszawskiego albo polityka samorządu, znowu ta reprywatyzacja, no pani redaktor, no ile można? Wychyliło się nam wahadło, które powiedziało, że własność i działania w imię tej własności jest absolutną podstawą ustrojową trzeciej RP. Potem i czwartej zapewne. I to wahadło poszło tak daleko,
że wykosiło po drodze całą masę lokatorów, ludzi, którzy na tym wszystkim stracili, dostali tym ciężkim wahadłem po łbie. Dopiero teraz ono troszeczkę zaczyna wracać do centrum, a jeszcze i tak jest bardzo daleko. Myśmy wszyscy zwariowali i poświęcili na ołtarzu tej świętej własności setki, jeśli nie tysiące ludzi w Polsce. I PiS, i ostatnie zdanie, PiS ma teraz rzeczywiście problem, dlatego że jest złożony projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej, do którego PiS mimo zapowiedzi od 2 tygodni nie jest w stanie się odnieść i nie, tak naprawdę nie wie, co ma zrobić. Prezes był zajęty sytuacją w spółkach Skarbu Państwa na razie i jeszcze nie powiedział, jakie jest stanowisko PiS-u w tej sprawie, ale się absolutnie nie mogę z tobą zgodzić, ponieważ to wszystko, co się działo się właśnie dlatego, że brakowało uregulowania praw własności. Przecież to jest wszystko na prawie PRL-owskim robione, tylko wzbogaconym, no pewną niezwykłą życzliwością. Bardzo mocno wzbogaconym. Należy oddawać i kropka. Ale nawet jak ktoś nigdy w życiu nie był nie spadkobiercą oddaje. Prawdziwym. No, o to właśnie chodzi. Przychodzi pan mecenas i pokazuje upoważnienie podpisane przez pana, który ma 140 lat w tej chwili. No ostatni raz go widziano w 1942 roku, jak szedł do pociągu z Umschlagplatz. I sąd to kupuje. No więc nie mówmy, że to jest jakiekolwiek oddawanie własności, czy że chodziło tu o własność. No jest częścią tego samego układu. Przecież dobra, życzliwość 20... niektórych sądów wobec tych prawników. W czym jest problem? Czy ludzie tak prostolinijnie sądzili, że adwokaci są do tego stopnia niemoralni, że potrafią wcisnąć jakiejś 90-letniej staruszce 500 zł i kupić roszczenia warte 5 milionów? To przechodzi... Są te wszyscy, teraz się oburza szef Naczelnej Rady Adwokackiej Okręgowej w Warszawie, nie, że no jak to, biedni adwokaci. Chyba zrezygnował właśnie. Jacy biedni to natomiast diabła. Już no, możemy o tym oczywiście dużo mówić, a to powtórzymy do tego, ale wracam. Nie było przez 26 lat, nie można było stworzyć prawa reprywatyzacyjnego, nie można było dlatego, że jakaś niewidzialna ręka, bynajmniej niewolnego rynku, gdzieś zawsze na którymś etapie legislacji torpedowała ten projektowana ustawa, to w komisji, a to w końcu 2 razy doszła do prezydenta i przypomnę też 2 prezydentów zawetowało ustawy reprywatyzacyjne. Ale jak to niewolnego rynku? Właśnie wolnego rynku, bo brak regulacji wolny rynek sprawia, dopisuje lub czasopisma do ustaw. Nie, wolny rynek sprawia, że wygrywa ten, który jest silniejszy, a silniejsi byli ci, którzy chcieli dzikiego zwrotu kamienic, ponieważ można to było robić przez sądy i można było liczyć na weta prezydenckie. To jest radziecki tyle. Wolny rynek. No tak, ale przypadki krakowskie, kiedy weszła w grę sprawa tych testamentów Lipnych, szczególnie od żydowskich właścicieli przedwojennych, poznańskie, łódzkie, wrocławskie, to przecież jest plaga właśnie sprzed ponad 20 lat często i nikt niczego się nie nauczył. Czy bardzo znani przedsiębiorcy utuczyli się na przykład na krakowskich nieruchomościach i kamienicach, potworzyli fortuny. Czy ktoś się tym zainteresował? Sprawa głośna w Warszawie tego potworka architektonicznego przy Placu Zamkowym. Pan Marcinkowski, który jest jednym z tych bohaterów tych historii, to zbudował. Jacyś krewni podawali pozwolenia na budowę tych architekta miejskiego. Czy to jego nie było widać? To wszystko było widać. O to właśnie mi chodziło. Przepraszam, znowu mamy czas przewidziany na przerwę i po przerwie do tematu wrócimy. Rafał Ziemkiewicz, ponownie witam w saloniku politycznym, w którym są ze mną Zuzanna Dąbrowska, Stanisław Janecki i Joanna Misiołek. Trochę żeśmy weszli w istotę całej afery, zwanej niezbyt celnie reprywatyzacyjną, ale tego dzisiaj nie postulamy. A mi chodziło tylko o taką drobną rzecz, związaną z bieżącą polityką. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość na przykład blokuje powstanie komisji śledczej w Sejmie, która by się zajęła tym 26-leciem kantów reprywatyzacyjnych.
Rozumiem, że plan partii był taki, że to Amber Gold ma być tą osią rozliczeń, no ale zgadzam się tu w pełni, że to jest sprawa mało gorąca w tej chwili dla społeczeństwa. Ja tylko wrócę do tego blokowania tej ustawy reprywatyzacyjnej, bo teraz podzywają się kolejni ludzie, którzy o tym mówią. Najpierw Kazimierz Marcinkiewicz, który mówił o tym, że Jarosław Kaczyński obiecał tą ustawę. Teraz odezwał się Jacek Protasiewicz, który mówił o tym, że posłowie niemal błagali Rafała Grupińskiego w 2011 roku, żeby też klub zajął się tą ustawą i ciągle się okazuje, a sama Hanna Gronkiewicz-Waltz znowu w nawet 2008. Był gotowy tak. W Platformie i został odrzucony na posiedzeniu klubu jako antyrządowy, albowiem trzeba by zapłacić odszkodowania w wysokości 10 miliardów przez bodajże 10 lat. Tak, i teraz słychać ze strony Platformy, że cały czas na to nie było pieniędzy i czasu, bo trzeba było się zająć a tą ustawą emerytalną, a to czymś znowu innym. Natomiast czemu nie chce Prawo i Sprawiedliwość tej komisji? Być może z jednej strony dlatego, że myśli, że to się trochę rozmyje. Znaczy, zaczniemy sięgać do wcześniejszych czasów, do czasów jeszcze Lecha Kaczyńskiego. A być może to jest trochę też tak, że Prawo i Sprawiedliwość, ja bardziej w tą teorię wierzę, trochę chce ugryźć Hannę Gronkiewicz-Waltz z tą taktyką salami. To znaczy zostawić ją z tym wszystkim, być może właśnie na te 2 lata, żeby ona sama się wykrwawiała politycznie. To znaczy nie rozgrywać tej sprawy w komisji śledczej, bo będzie wtedy rzeczywiście postrzegana politycznie, tylko dać jej, niech ona sama powoli to wyjaśnia, a niech media się zajmą, niech odkrywają kolejne sprawy. Zresztą to, co robi Platforma Obywatelska, ja trochę mam wrażenie, że to jest polityczne samobójstwo, bo Grzegorz Schetyna wstawia tych swoich ludzi, tego pana Pala do ratusza. Tego, który już przypomniał, że reprywatyzacja wbrew temu, co Hanek dokładnie nie została wstrzymana. Nie została wstrzymana. Niby dlaczego? Jest to niemożliwe. Tak, więc tutaj zaczyna być jakiś dwugłos. Grzegorz Schetyna przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność, jak rozumiem, tej afery. Za Warszawę. Tak, za Warszawę. Bo wie, że z jednej strony już teraz nie może Hanny Gronkiewicz zrzucić z sań, bo wtedy sam by się przyznał do błędu, a jednak mimo wszystko Warszawa jest takim bastionem Platformy Obywatelskiej. Zrzuciłby chętnie tylko. Tylko gdyby miał jakiś taki konkretny powód, mam wrażenie, że być może zarzut. O którym przypominaliście tutaj, chyba Zuzanna o nim przypominała, w końcu też odszedł tylko z powodu złego stanu zdrowia, a nie z żadnego innego. Więc znaczy, są jakieś formuły dyplomatycznego pozbycia się. Komisje śledcze mają w zasadzie dla mnie wyłącznie wymiar edukacyjny. Dlatego, że ich skutki prokuratorskie bywały bardzo różne i raczej wątłe. Edukacyjny w tym sensie, że pokazuje mechanizmy, których nie pokaże sąd, prokuratura, bo pokazuje czapkę nad tym wszystkim. Czyli jakie są źródła malwersacji, korupcji czy przekrętów. I to jest oczywiście ważne. Natomiast od czasów Komisji Rywinowskiej, przepraszam za określenie, całe towarzystwo się niezwykle wycwaniło. Potrafił gać w żywe oczy przed komisjami tak, że mucha nie siada i udawać głupiego. W związku z tym możliwości wyjaśnienia pewnych rzeczy są mniejsze moim zdaniem. Znacznie mniejsze niż wtedy, kiedy ci wzywani na świadków trochę się bali, nie byli pewni, jakie będą konsekwencje. Teraz przychodzi sobie, to już się zaczęło za czasów Mirosława Sekuły i chyba nawet wcześniej, że jak pies za przeproszeniem i niczym się nie przejmuje po prostu. Ja myślę, że PiS nie chce na siebie brać odpowiedzialności za żaden element związany z reprywatyzacją, że potrzebne są PiS-owi sprawy, które absolutnie jednoznacznie obciążają wyłącznie Platformę Obywatelską, dlatego Amber Gold. Tutaj rzeczywiście PiS czuje, że ma kompletnie czyste ręce, nawet wymoczone w chlorze aż tak białe. I dlatego ta sprawa się bardzo wszystkim podoba. Natomiast naprawdę reprywatyzacja jest sprawą dużo bardziej skomplikowaną, bo to przecież nie jest tak, że do radnych warszawskich Prawa i Sprawiedliwości nie przychodzili ludzie ze skargami, z płaczem, z prośbą o pomoc, z wołaniem. Przychodzili, przez 26 lat przychodzili. Nie tylko do Platformy, czy wcześniej Unii Wolności, czy SLD. Przychodzili do wszystkich, bo szukali pomocy, której nie otrzymali od polityków i od polityki. Więc Prawo i Sprawiedliwość naprawdę nie ma interesu w tym, żeby ktoś bardzo dokładnie w tym wszystkim grzebał. I
Problemem jest w tej chwili to, że nie ma, słusznie mówicie o tym, że ciężko jest od strony prawnej przyjąć, że reprywatyzacja została wstrzymana. Nie, bo jej w ogóle nie ma, gdyby się ktoś pytał. No nie ma, nie ma, nie można zarządzeniem zatrzymać procesów, które się toczą w sądach. Są wyroki sądu, no powiedzmy, że można przeciągać procesy, sprawy, które można trwają. Ale będzie to, co tak z panią Marzeną Kruk, która wymusiła na Urzędzie Miasta, żeby zajął się sprawą jej reprywatyzacji. No jeszcze, ale to, zobaczymy, co tam się to, pani Marzenie uda zrobić. To nie jest wcale tak do końca. Jarosław Krajewski, który jest teraz posłem, a przez 10 lat chyba był radnym warszawskim, dokładnie przedstawił agendę. To znaczy wielokrotnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbowali zwołać nadzwyczajne sesje Rady Warszawy, gdzie prezydent Gronkiewicz-Waltz wytłumaczyłaby się z tych rzeczy dotyczących tych tak zwanych reprywatyzacji i nigdy ona nie przyszła na te sesje. A pani Malinowska-Grupińska, której imię brzmi Ewa Dorota, jak już ustaliliśmy w jednym z poprzednich programów, też nigdy nie wprowadziła tego na agendę Rady Miasta, więc można się kopać z koniem, tylko trzeba mieć narzędzia. No, że tak czy owak komisji sejmowej, która by się tematem zwrotu własności i tego, dlaczego przez 26 lat ten zwrot własności nie został dokonany, za to można było pod jego pozorem dokonać mnóstwo rozmaitych przekrętów, nie doczekamy. Zwróćmy uwagę jeszcze... Jedno zdanie, Rafale. Mhm. Pamiętajmy o prywatyzacji czy reprywatyzacji Noakowskiego 16, czyli rodziny Hanny Gronkiewicz-Waltz. Bez tego no dobrze, to wiele rzeczy do bólu trzy razy w tej wewte wyjaśnione. Nie szkodzi. I ale pokazuje mi to tylko jest, to. To są te kleszcze, które trzymają Hannę Gronkiewicz-Waltz. Nie, ja myślę, tylko że Hannę Gronkiewicz-Waltz, całą tę grupę, która się tego ideologicznego stricte wahadła w pewnym momencie złapała i na nim jeździła po Warszawie przez 26 lat. Myślę, że takich kleszczy, systemów kleszczowych jest tutaj więcej. Chciałem na zakończenie naszego programu zwrócić uwagę, że udało nam się kompletnie ominąć temat rezolucji Parlamentu Europejskiego, wizyty Komisji Weneckiej, więc jeżeli nas ogląda Grzegorz Schetyna w tej chwili, szczytu, to się wyrywa sobie resztki włosów. Szczyt może nie miał takiego antypolskiego wymiaru, natomiast i nie był z inspiracji Platformy, natomiast wydaje mi się, że... A Donald Tusk? Ja w ogóle nie wierzę w to, że Komisja Wenecka miała antypolski wymiar. Strasznie sympatyczni ludzie i dobrze się wysławiający, spokojni, bez nerwów. Ja bardzo chętnie bym tak przez chwilę popatrzyła na polską politykę i polityków, którzy tak zachowują umiarkowanie jak Komisja Wenecka. To nie są politycy, to są ludzie, którzy zwiedzają sobie różne kraje no, ale świata. Pani ze Stanów Zjednoczonych specjalizuje w prawach Indian, więc na pewno to jest... W każdym razie chciałem powiedzieć, że jeżeli nas ogląda Grzegorz Schetyna, to powinien przynajmniej sobie coś z głowy wyrwać, bo jeżeli to ma być cały czas strategią opozycji, to chyba jest to strategia jednak na budowanie popularności PiSu mimo wszystkich problemów, z którymi... Ale ja nie sądzę, żeby Grzegorz Schetyna chciał między innymi na redaktorze Ziemkiewiczu budować swoją popularność, więc może przestać sobie wyrywać cokolwiek. Na mnie nie. On sobie chce zbudować popularność na bombardowaniu Polaków przekazem no Europa tak. Patrzy na mnie, wstydźcie się, Europa nam każe zmienić rządy. A na czym ma budować ten przekaz? Na programie Platformy, którego chyba sam do końca nie zna, bo też ostatnio była sytuacja, skrytykował własny program dotyczący edukacji. Znaczy no na czym? On też tam nie będzie rewolucji 1 października ale tak naprawdę, jak się zapowiada. To też są ograniczenia. No, podczas debaty o Polsce było 8,8, bo obliczyłem, frekwencja. I pies z kulawą nogą tego nie transmitował, Polaków oczywiście, i nikt tego nie komentował. To znaczy, że paliwo się wypala. Dziękuję serdecznie. Zuzanna Dąbrowska, Stanisław Janecki i Joanna Miziołek w dzisiejszym Saloniku Politycznym, który już dobiegł końca. I zapraszam oczywiście na następny o stałej porze za tydzień.